Siema Suspend. Siema Adam, witajcie drodzy widzowie. Witamy was dzisiaj w świecie szybkich aut. W Need for Speed. Ale ty wszystko ty spłycasz, Adam. No nie nazwałbym... Adam, nie nazwałbym tego nie świata szybkim. BMW M3. Matko. Nie nazwałbym tego świata szybkim. Ze względu na to, że gra jest ospała. Sterowanie jest średnie, powiedziałbym, nawet słabe. No nie... O, kraksa. Nie kraksa, tylko lekko uderzyłem. Dobra, to jedziemy teraz na miejsce spotkania, gdzie będziemy robić jakieś wyzwanie. W tej grze o tyle jest dziwnie, że nie kupujemy aut za kasę, którą zdobywamy z wyścigów, lecz znajdujemy je po prostu na mieście. Na przykład jedziecie sobie takim Tico, trafiacie o Porsche i bierzecie sobie Porsche'aka. No, przesiadacie się z Tico do Porsche nagle. No, bez precedensu. Au, kraksa. Przed samym miejscem spotkania? No, za to mnie zrespiło bliżej. No, także z góry mówię, że Adam w tej grze nie ma umiejętności, ale ma tylko szczęście. Tak chciałeś powiedzieć, nie ma sobie równych. Tak, w szczęściu. Dobra, i na dole mamy, co musimy zrozumieć. Uzyskaj następującą liczbę eliminacji. Zgaduję, że jego marne BMW będzie lepsze od mojego Alfa Romeo. Aj. Chociaż z celnością to on ma problemy. Ta gra ma problemy z wyświetlaniem obrazów. O, naskoczyłem na ciebie. A jak ty mnie skasowałeś, jak ty mi tylko na daszek naskoczyłeś? No zmierzyłem twojej kierowcę. Tak, zmierzyłeś mi kierowcę, ale silnik był zdrowy. No silnik się nie liczy, kierowca się liczy. Ha, nie trafisz mnie. A ty mnie. No i ja na razie prowadzę. Oj, coś czuję, że teraz się trafimy. Ha, ha. No co ty chcesz? Tyle razy cię uderzyłem, że raz muszę eliminować to za problem. Ale ja cię nawet nie drasnąłem według siebie. Według ciebie. No bo ta gra jakoś dziwnie to... U mnie dostałem całkiem mocno. U mnie to tak jakoś tego nie było widać. No, wypadłeś. Brawo, szeregowcu. Znalazłeś mnie. Chodź tu, myszko. Chciałoby się. Bum! No i trafiłeś, bo chciałem cię w końcu znaleźć. Dostałeś mocno. Uwaga, uwaga. Bum! Cię ustawiłem, żebyś miał łatwiej. Dostałem chyba tablicę rejestracyjną, ja tu rządzę. Nie wiem jak to jest. Cieszę. No cieszę się, bo ja nie wiem jak ja to robię. BMW jest tym masywniejszym samochodem. Co ty masz z plastiku to auto? No, ja mam zdecydowanie lżejsze auto niż ty. Sprawdzałeś?
Tak. Gdzie? W głowie. A co ty tam... Widzisz? Nie mogę cię wyeliminować tak po prostu. Bo jedziesz tą alfą. Alfa w ogóle z jakiego jest kraju alfa? Alfa? Oj, skąd mam wiedzieć? Ty jesteś specem od samochodu. Ja jestem specem. Nie no, ja bym gdzieś pomyślał sobie, że to włoskie może. Ale raczej nie. Dawaj po zewnętrznej. Jakim cudem? Ja już wiem, to jest włoska na 100%. Alfa, wiesz czemu? Czemu? Bo na lusterkach ma flagę Włoch. Poważnie? No. No to już wiemy. A BMW? Chyba Niemcy. Niemcy, tak? Niemcy, BMW jest niemieckie. Ty, ile tych wyeliminować? Chyba 10 suma musi być. To nie jest napisane ile? Nie wiem, nie czytam. Czekaj, następujący... No jeszcze dwa razy. Nie, to dwa razy. Tylko... Wy, ty, fy? A weź mnie tu wyeliminuj. Coś mi się nie udało. To włoskie jakoś stwardniało. No i idź pan, jakie twarde się zrobiło. Ty, bo jak się nie ruszasz, to jakiś czał się zrobił. No właśnie, jak się nie ruszasz, to jakoś się trzyma kupy. No ale dawaj. Pójdę przez ciebie jak przecinak. O, teraz. Ale dachowanie. No. Nie czaję. No. No i myślę, że jeszcze jedno i będzie koniec. O. To jeszcze nie koniec? Ty, bo mi się auto zmieniło. Samo? A, czyli wygrałem pewnie. Widzisz? Nie, serio. Zmienia się na to, co lepsze. Nie, to jest też chyba alfa, no. O, już mam normalną. Ty, o co chodzi? Nie wiem, co się stało. I nie wiem dlaczego, już patrz, ja mam 10 wyeliminowań. Nie wiem dlaczego tutaj się jeszcze to nie kończy. Wydaje mi się, żebym ja miał dwie. Czekaj, rozpędzę. Ale wzięcie, jak jakaś formuła. No, widzisz? I akurat każdy taka... po dwa musiał mieć tylko, a nie 10 musiałeś robić. Ale kurde, akurat ty mnie tak... Rozwaliłeś, taka smutna muzyka, znaczy taka spokojna. Się włączyła. Co teraz? Znów wyzwania, same wyzwania dzisiaj. Ogólnie jakbyście mieli do wyboru inną grę niż Need for Speed Most Wanted, pierwszy inną. Tak, to każda jest lepsza. Oczywiście nie mówimy tutaj o Need for Speed z 2005. Tylko o tym z 2012. Który jest zrobiony wcześniej i Need for Speed Most Wanted 2012 jest wzorowany na nim. No ja nie wiem co w tym jest podobnego. Cały zespół musi uzyskać na terenie następującą liczbę uniknięć zderzeń. Będziemy się unikać. O, Adamowi będzie to trudno robić. Kto tak powiedział? Ja. Nie wystarczy ci to? Nie.
mnie nie unikniesz. Wiedziałem, że to zrobi. Mówiłem, że mnie nie unikniesz. Kraksa też? O, daleko mnie gdzieś wyrzuciło. Albo niedaleko. O, to było uniknięcie, tak? Powiedziałbym bardziej wyminięcie. No ja też. Ty, a wiesz co robi tynkarz w walentynki? W walentynki? Ale w którą tę stronę skręcasz? W którą se chcę. A co ty? Życie mi nie będziesz ustawiał. No i patrz, znowu mi się zmieniła alfa na tą drugą. Nie, no to jest BMW, sorry. No właśnie, na BMW, a nie na alfę, nie obrażaj. No wiem, że obraziłem alfę. BMW chyba. Do tego miernostwa. No. Proszę, jakie drifty. To nie było uniknięcie. To też. To też nie było uniknięcie. Ale eliminacja też. Ale jak mi drzwi wgniecło. Gdzie ja to wyklepię? Gdzie trzeba szpachlować. Pachla, szpachla. Chodź tutaj. Makaroniarzu. Grać się, Jezu. Ej, bo już jesteśmy poza terenem. Ty. Domyślam się. Bum! Ale żeś mi pułapkę niespodziankę zostawił. Rajs. Wracaj na teren. Ja wróciłem. Nie wiem, gdzie ty się szwendasz. No jak, to tutaj jestem. Patrzcie go, jak ucieka. Bum! Złapałem cię. Chciałbyś. Jestem za tobą. Uniknie. Można? Można zrobić wyminięcie? Jak żeby inaczej? I co teraz? Dokąd to teraz nas zawiedzie? Oczywiście dla Adama dobry poziom startu, dla mnie gorszy. No bo woleli, żeby beta miała lepiej. Wiadomo, Niemcy faszyści jedni. Uznajcie tylko jedną rasę. I to nie białą. O jaką ty? Bo ja się zastanawiam. Niemiecką. A to nie jest biała? Nie wiem, Niemiec to nie wiem, kto to. Ty czarna, byś powiedział? No wy to czarną to nie wolicie. O, gdzie ty tam zostałeś w tyle? No wiesz, musiałem się wykręcić i jak to zgodnie z przepisami 60. Makaroniarze.
I czekaj, przejechałem zjazd. Jeszcze jakaś audiówka mnie uderzyła. Ja też przejeżdżałem cały czas ten zjazd, kurde. Zawsze jakieś zjazdy mijam, bo kurde, jakoś na tej mapie tego nie mogę zauważyć. Nie jest to tak dla mnie wyraziście. Jesteś już na miejscu? Jeszcze nie. O kurczę, wiem co tu trzeba będzie zrobić. To już się boję. No i oczywiście eliminacja. Co, skasowałem cię też? No. A ty mnie. Nie, nie tędy. Aj. Nie udało mi się. A, czekaj, już też to kojarzę. Tylko kurczę, wjechałem w jakiś kanał. Ty, a gdzie to się skakało? No, tu po torach. Ty, mnie nie wiem, serio, gdzie tu jest ta ramka? No i przeskoczyłem. Nie no, przeskoczyłem. Okej, to nie tu. Bo ja szukam tego. O, tu! Ty, BMW, dawaj! Co, jesteś na miejscu? Nie. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, jakoś skręciłem. Dobra, no to wygrałem tą konkurencję. Zostało ci 20 sekund, żeby dojechać tu, gdzie ja stoję. Bum, rozbiłem się. 15. Dziesięć. Bang. I co, Bemko? To, że przeskoczyłem za pierwszym razem. To ciężko ci jest. Ha, ha, makaronie. Hehe, szwabie. I tak będę pierwszy na następnym miejscu. I tak ci to nic nie da. A ja mam kraksę, to teraz będziesz na pewno. Ile masz kilometrów? Jeden. A ja mam dwa. Ja przynajmniej prowadzę zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Nie wiem, w Need for Speedzie. Złą grę wybrałeś. Nie, dobra, ujadę 60. Razy 3. A tutaj co się będzie działo? Zgaduję, że w końcu będzie drift. Au. I będzie znowu do niego, powiedziałem. Ja muszę wykręcać ten... I tak, ciesz się, że będziesz pierwszy. No.
No, oczywiście. Tak w klasyfikacji góruje. Z góry powiem wam, widzowie, że ta gra nie jest oparta na prawach uczciwości. Tam już na jednej linii się ścigać równo, no tak. A nie. A może powiesz ogólnie, ile czasu my tu nagrywamy? No to już będzie 6 godzina. 7. Jak próbujemy to nagrać. 7. 7 już? No 7. 6 była w poprzednim odcinku. Tak. Ogólnie nagraliśmy już 3. Chyba 3 odcinki już były nagrane. 4. 4, a to jest 5. Dopiero chyba ten może nam wyjdzie. Jadę 218, 230. A 250. No ty pirat drogowy jesteś, a już 260. Bum, kroksa. W złą stronę pojechałem. Dobra, jadę dalej autostradą. Ale ty chyba ty też przejechałeś trochę. Tak, przejechałem. Skręciłeś gdzieś znowu? No bo tak mi pokazało na radarze. A ja mam kraksę, nie. Ja już będę na miejscu, tak. O, to będę. Ja jeszcze pewnie daleko, bo ja dalej autostradę. To będą pewnie skoki, bo widzę rampy. Ty, jestem na miejscu. No. Zobaczymy ciężkie BMW, jak się lata w pobiedzie. Aha. No już patrzę na twój wynik. O, słabo. Ja przynajmniej ładnie przeleciałem. Ja lepiej. Toż to twoje wcale nie lata. Bo oszczędzam ją. Zderzymy się. Ja zderzyłem się z tobą. Na co oszczędzasz? Żeby to przeglądu przetrwało? Tak. Ja ją przynajmniej wyklepię i sprzedam, a twoje IBM już nikt nie kupi. A, byś się zdziwił. Wiem, co będziesz robił, sprzedając ją. No co? Będziesz płakał. Ho, ho. Bez przesady, no tak to przywiązane. Nie jestem do BMW. Ten Niemiec płakał, gdy ją sprzedawał. Słabo ci to latanie idzie, słabiuśko. Wygiąłeś. No spróbuj, coś tam może ci się uda. Iha! Ile tam skoczyłeś? Arielem? 53. A ja 100. Co ty na to? 55. Ja skoczyłem w setę. Teraz mnie nie pobijesz. Dawaj. Co tak powoli? No jaki Żyd? 113. Ile? 113. Bo ci popłem, kur... Twój problem. Jak
kicham. Ja kicham. Jak to ukręca? Ty, bo ja ukradłem jakiś koczerny z torów. To jest Ariel. Yeeha. O, odblokowałem jakiś samochód, aż sobie go wezmę. To BMW się znudziło? Lexus tym razem. Ale brzydkie światło. Aż 6 km do miejsca spotkania. Au. Ja swoim kokardem pluję przez autostradę. Czekaj, niech ja dotknę asfaltu. Jadę 250 bez nitra. A zaraz dorzucam nitro? 280. Zobaczymy, jak się ten Lexus rozpędzi. O nie! 250. I kraksa. Ale go przewróciło. Wąchaj spaliny. Coś na miejscu jesteś? Kilometr. A tobie? 3. To nawet nie poczujesz mojego zapachu spalin. Wziął sobie kurde Formułę 1 i się chwali. Ale wiesz co? Wystarczy ją lekko musnąć i od razu leży w piachu. Ty, możesz na mnie mówić Franek Kosiciel. Dlaczego tak dziwnie? Bo kaszę wszystkie latarnie po drodze. Ja wiem, co będziemy tu robić. Drift, tak? Drift. Pierwszy na miejscu spotkę. Ja już zaczynam się kręcić jakby co. No i tu w tej grze ja jest już... też głupie, że jak macie wyzwanie zrobić drift, to wystarczy kręcić się w kółko. Ja już kurde całkiem coś pomęciłem, źle pojechałem. To GPS-ik się zepsuł w BMW. W Lexusie. No i co z tego? W BMW nie było takich problemów. Zobaczysz, kto wygra końcową klasyfikację. A ciekawe, kto wygrał w poprzednich 4 odcinkach. Liczy się ten i obecny. Widzowie nie widzieli tego. Za 10 sekund się zaczyna. Nie zdążysz, Adam. Nie zdążę, mam jeszcze 1,5 kilometra. Ty, to ja nakręcę tyle boczku, że szak. Nie, mnie po prostu zrespiło u ciebie, haha. Mi to każe jechać 5 kilometrów dalej. Ale to nie drifty wcale. Albo? Słaba w każdym razie. Ja już wiem, że ty chcesz mnie uderzyć. No wiadomo. Ale ci się nie uda, bo ja już przekroczyłem mnie. Do widzenia. Ja pierdziu, co ile nastukał. Kręciłbym się dalej, gdyby cię tam nie było. Yeah. Ty, nie pal to kopu. Szkoda. Coś się nie udało? Ty, bo ty masz zniszczoną jedną opodę z tyłu. Dwie. Ty szorujesz. Zmienimy szafkę.
trzeba próbować. Czemu mi nie liczy, no liczy, że... Jakie to jest gówno. Ta gra jest bez sensu. Ej, czemu mi to nie liczy? Bo nie umiesz driftować. Jak w tej grze się nie da. No zobacz, jak ja ładnie driftuję. I też cię nie liczy. Ja już mam 354, 310. To dopisuję później? Nie no, nie dopisuję wcale. Ktoś się zbugowało. Zobacz, niby pokazuje mi, że zdobyłem sobie 100 punktów. Ale Adam, twój największy to jest 206 i ty musisz przebić to, żeby ci to zapisało, czaisz? A ja się tutaj myślę, co się dzieje. Tak, Szwaby nie myślą. Nie zapominaj, makaroniarze, że teraz twoim alfom jeżdżę. To zazdrościsz i teraz przerzuciłeś się na alfę? Nie, właśnie, już żałuję, bo słabo drifci. Zobacz, że już mam drifty. No. A ty z Arielem to se możesz. Spróbuj nie brać Ariela. Ty, nie narzekałeś przy kolizjach, że masz cięższy samochód i niszczysz mnie lekkim uśnięciem, nie? A jak drift, to narzekasz, że... No narzekam, bo te twoje formułę to rzuca jak kurde piórko na wietrze. Chciałbyś, zobacz, ja wygrałem tylko dwa wyzwania z tego i cię w nich zmiażdżyłem po prostu i dzięki temu wygrałem. Ha. Tak, aha, wygrałem, ja wygrałem całość. Ja wygrałem całość. Oczywiście, że ja. Ja. Widzowie, jeśli uważacie, że ja wygrałem, zostawcie subskrypcję, jeśli Adam łapkę w górę. A najlepiej obydwoje. A najlepiej obydwoje. Obydwoje czy obydwa? Nieważne. Myślę, że z Need for Speed'a nie nakręcimy więcej odcinków, bo naprawdę to jest gra męcząca, tak powiem. Szykuje się, z góry mogę powiedzieć, że szykuje się nowa giera. Tym razem będzie to coś przygodowego. I czekajcie i wypatrujcie nowej giery. Ode mnie do zobaczenia. Cześć i siema.